Co, no to ja mogę mu powiedzieć, no what? Co ty zrobiłeś? Hej siemaneczku, jestem Abra i dzisiaj zrobimy wyzwanie, kto ostatnio upuści iPhone'a wygrywa 500 zł. Spójrzcie tylko na dzisiejszych zawodników, jest Maciek, jest Sebastian i oni będą właśnie rywalizować na balkonie. Czyli obaj zawodnicy będą trzymać po prostu telefon nad balkonem i ten, kto ostatni upuści, wygrywa. Ale jakby ogólnie upuszczanie może się źle skończyć, tak warto zaznaczyć, więc czy wy jesteście w ogóle tego pewni? Generalnie to ja jestem pewny tego, że wygram, ale wszystko się zaczęło od Sebka, bo to on to zaproponował. Tak, on w ogóle rzucił wyzwanie, bo wymienia telefon. No bo ja sobie nowy telefon kupię. Tak, i on chce się bawić. I on ten swój starszy telefon, który jeszcze działa, zaraz pokażę, że działa. On sobie tak trzyma i jak, wiesz, po prostu spadnie, no to jakby traci trochę mniej niż ty. No właśnie, a ja myślę sobie, dobra gościu, sprawdzamy się, no chodź tutaj na klepę. Jest jeszcze jeden mały problem. Tym całym problemem, słuchajcie, jest to, że Maciek będzie grał moim telefonem, czyli iPhone'em 12 Pro i jakby, gość, jak go zrzucisz, to właśnie, i to jest to, super, to go odkupuje. Super nie, dobra, masz. Bo ja nie jestem stratny tutaj w ogóle. Nie, jakby będziesz stratny, bo będziesz musiał go kupić na nowo. To natomiast, słuchajcie, jest telefon Sebastiana i on jak najbardziej, no kurczę, też jest do rozwalenia. Stary, jak go zrzucisz, to ty się... telefon? Ha, halo? Nie mogę, challenge wygrywam, na razie. Słuchajcie, naprawdę, jedno jest gorsze od drugiego. Serio, jeżeli ten iPhone po prostu spadnie i nie wiem, rozwali się. A tutaj jednak mamy około 4 metrów, więc no da się. No i no jeszcze warto powiedzieć, że ta ziemia, ona jest jak kamień, tak zmrożona. To widać, że jest taki jakby szron na niej. O, stary. Nie no, chyba, że ewentualnie, gościu, można by rzucić na przykład tam, wiesz, na ziemię, tam w krzaki, to on... Ale ty tam... nie masz rzucać albo jak tam, najdalej, tylko ty masz go ewentualnie upuścić, no. Ty no, to masz upuścić i tutaj, ale jak upuścisz na kafelki, to już w ogóle będzie kaplica. Aktualnie mamy godzinę 13.06, jestem sam bardzo ciekaw, ile ten challenge nam zajmie i słuchajcie, ja wam tutaj przedstawię, jak to faktycznie będzie wyglądało. Jeden stoi nachylony nad balkonem, drugi stoi... Ej, ale w taki sposób, to ty naprawdę, stary, zrzucisz ten telefon. Ziom, nie, no ja wiem, że ja to wygram, on próbuje coś przykozaczyć, ale nie ma szans. Nie, serio, słuchajcie, weź wytrzymaj w ogóle w takiej pozycji. Zobacz, co on robi? Ej, on ale... go trzymał tak. Tak, patrz, zrobię tak. 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 I nie, tak. Dobra, ej, to słuchajcie, wobec tego 3, 2, 1 i zaczynamy. Co? Już? Tak, zaczynamy. Bez, słuchajcie, zmiany żadnych butów, żadnych kurtek, ani nic z tych rzeczy. Nie dałeś się przygotować. Nie ma to tamto ten tego. Zaczynamy właśnie w tym momencie i po prostu kto z was ostatni upuści iPhone'a, wygrywa 500. Tak, ja funduję tutaj 500. Ty, ale to jest problematyczne, bo trzeba być tak strasznie wychylonym. Czy nie trzeba, czy mogę tak stać? Nie no, możesz, tylko rzecz w tym, że stary, on jak upadnie, no to masz problem. I nie możesz z nim chodzić, nie możesz, stary, go wziąć i sobie tutaj przyjść. Chodzi tylko o to, że ta pozycja, w której jest... Czy on śpi? Ale... Chyba poszedł w kimę. Stary, ty poszedłeś w kimę? No chyba... Stary, w taki sposób to pobudka! Spadnie ten telefon. Pobudka, właśnie przegrałeś challenge. Trzymam. W takim razie, moi drodzy, my zaczęliśmy, która była 13.06, zaraz będę meldował, co się zmienia i będę mógł w ogóle zawodnikom poprzynosić, nie wiem, picie, jedzenie, co byście chcieli. I warto, słuchajcie, zaznaczyć, że oni z tego miejsca już ruszać się nie mogą, ale mogą zgiąć rękę. Albo w ogóle zmienić telefon, jakby rękę. To też jest opcja, ale telefon cały czas musi być nad ziemią i jak spada, to musi spaść na trawę, bo tutaj mamy serio z 4-5 metrów, więc nie, bardzo proszę, nie zrzuć mojego telefonu. Please. Wy natomiast pamiętajcie o subskrypcji, ten czerwony guziczek klikajcie tam na dole, zaznaczajcie także dzwonek, bo każdego jednego dnia, dobra, może nie ma filmów codziennie, ale są regularnie, więc subskrybujcie z dzwonkiem. A także wpadajcie na nasze Instagramy, Abra Podłoga Ity, Maciek Podłoga Zdońkowski i Sebastian Podłoga Kras, bo tam są storiesy, tam są fotki i tam może wyleci rozwalony iPhone 12 Pro. Nie, niech on tego nie zrobi. Ej, ale tak w ogóle to chyba nieźle wam idzie, nie? No, wiesz, to chyba minęły 3 minuty dopiero. 13.09, to faktycznie świetnie wam, stary. On bardzo prosi o... Ej, komu idzie świetnie? Temu idzie świetnie, ale mu na pewno nie idzie dobrze. Ej, naprawdę, on prosi, stary, o... Patrz, on tak cały czas trzyma. No nie, no tak, to go nie trzymaj, stary, bo naprawdę go zaraz rzucisz i tyle będzie, no. Ej, serio, to nie jest twój telefon. Ale ja chcę wygrać ten challenge, ja go nie zrzucę. To faktycznie trzymaj go, kurde, tak. Dobra, słuchajcie, challenge za długo może nie trwa, ale ja bym chciał zaznaczyć, że ja tą kamerę tutaj zostawiam, żeby oni nie oszukiwali. Znaczy, wiecie, ja tak jak mówię, możecie zmieniać sobie ręce, możecie sobie zginać i tak dalej. Jakby ważne, żeby po prostu ten iPhone był nad ziemią i aby, jeżeli miał spaść, to po prostu, co? Aby to tak... Co on mówi, że mam mu podtrzymać. Znaczy, w sumie, to jakby to dalej jest okej, bo ten ale iPhone wisi nad ziemią. Grał teraz. Nie, bo iPhone nie upadł, a to jest jak najbardziej okej. Tylko, że stary, to ty jesteś dbanym, że się dałeś na to namówić w ogóle. Dobra, słuchajcie, ja tutaj wracam. Ej, i dobra, ja was tutaj zostawię. A która jest, stary, z godziny? Weź pokaż. Już ci pokazuję, babyczku. Poczekaj. Coś tu poszło nie tak. Chyba 13.11. 5 minut chyba minęło od początku naszego challenge'u i póki co jest git. Jest git? Ej, a właśnie, stary. No co on robi? No co ty w ogóle? Gościu! Stary, co ty robisz?
robisz? Nie normalny. Co ty robisz? Powiedz co ty on robisz. Teraz jest taki. On jest naprawdę fikumiku, przyświrowany. Flexi, patrz. Patrz, on jest flexi teraz. Stary, 5 stów masz do stracenia. On jest flexi. I telefon. I telefon. Dobra. A tak... jeszcze nie kupiłem. Ej, jak straci to co? To nie ma w ogóle telefonu. Dobra, słuchajcie, ja wobec tego zostawiam tutaj ładnie tą kamerę. I zobaczymy, słuchajcie. Jeżeli ja wrócę, odpalę sobie klip i zobaczę, że oni świrowali i oszukali, no to wtedy gościu, no to przegrywasz. Więc ja zostawiam ich i widzimy się potem. Tylko, bo w sumie to ja trochę zgłodniałem. Ale no nie pójdę do kuchni. Abera, pójdziesz no po coś? Ja nie idę po nic. Ja po nic nie idę. Ej, a jakbym coś zamówił, to byś odebrał? No możesz zamówić, tylko musisz być jakby wiesz, no... Na ale, gościu mówiąc. No dobra, tylko czy byś odebrał, bo przecież gość nie wejdzie. O, ja mogę odebrać, tylko ej, że stary, dobra. Ty z taką grą twoją i Sebastiana, to za 5 minut się w ogóle challenge skończy. Ale dobra, nie, to jeżeli można dzwonić, to ja dzwonię w takim razie. Stary, ja znam numer na pizzę. Nie, nie znam. On serio dzwoni po pizzę. Ej, dobra, to może być całkiem zabawne. Tylko, żeby stary nie było, wiesz, żeby adresu tutaj nie pod... Nie, to chwila. To może my zamówimy, bo nie fajnie, żebyście znali nasz tutaj adres ten prywatny, nie? Ja chcę matkę. Ej, to mi weźcie, To trzy mam brać? No to trzy, przepraszam, nie dwie, tylko trzy pizze w takim razie. Jedna będzie pepperoni i jedna będzie sama z szynką, taka margarita z szynką. No to chyba się Wezuwio nazywa. Słuchajcie, nie wierzę na co się dzieje, ale zabawiamy tutaj pizzę. Jak dla mnie, to wydaje mi się, że serio, Sebastian sobie mega dobrze radzi. On wiecie, tak no tutaj flex i tak dalej, że o, taki kurczę da radę. Ale serio, mi się wydaje, że Maćkowi jest mega zimno, bo nawet się nie wyposażył w dobre rzeczy, więc jak dla... Do godziny? Ale poradzimy sobie tutaj do godziny, nie? No właśnie, mi się wydaje, że wytrzymałem z 10 minut. Pokazywałeś, która jest godzina, czy nie? Nie, a która jest? Ty, no pokaż, która jest. 30 coś. Gościu, jak późno już jest. O, 34, stary, 28 minut no, challenge już jest. No, bardzo dużo. 20, nie no, widzę, że on jest... Ej, on jest strasznie zadowolony z tego, że zaraz stary powie. Właśnie on, win. Ja myślę, że on wygra. Jak serio, ciebie nie było, to on mówił, ale mi się nie chce trzymać. A ja mu mówię, gościu, to jest twój challenge. 5 stów, Maciu, ale w każdym razie przyniosłem wam pół litra wody i nie wiem, dlaczego ta butelka jest tak brudna, nie pytajcie. Ale jest i dodatkowo mam trochę czekolady i jakieś takie podróby. To dobrze, a ja bym się napił. Ale jak ja mam to odkręcić jedną ręką? Stary, nie wiem, ale on wziął jedną ręką. No bo ty mu pomogłeś, odkręć mi w takim razie. No to że. O, teamwork! O. Dobrze. Ty, gościu, ej, ale cały czas trzymałem te telefony, więc no mnie się wydaje, że stary jest jak najbardziej okej, tylko że naprawdę nie zrzuć go, błagam. Nie. Ej, on dobrze stary. Póki co jest naprawdę dobrze, bo zobacz, ja sobie odkryłem po pierwsze, można sobie klapnąć tutaj. Można. To jest, można. A drugi patent jest taki, że zobacz, tak coś robisz, o. Ty. Teraz w ogóle się nie męczysz. No, to jest świetne, widzisz? Tutaj główka pracuje. Główka pracuje, a ten gość już... On mnie rozwala. Ej, on wygra na 100 ty... Ja mogę postawić 1000 złotych, że on wygra. Serio, jestem w stanie. Po prostu, gdyby ktoś był, kto podejmie to... On musi wygrać. Musi po prostu wygrać. Ty, gościu, słuchaj. Ja przyjmę jego zakład i się dogadamy, dobra? Nie, ten jak odwołuje wyzwanie. Słuchajcie, jesteśmy chwilę później i chłopaki nie dość, że trochę wypili, tylko i... To, gościu, no trochę wody, jakby spoko, tutaj trochę zjedli, więc jak dla mnie to nie mogło przez 5 godzin teraz. No się, słuchaj, nie? Ja do tej pory miałem chillaucik, a teraz jak jeden się jeszcze najadłem, napiłem. Elegancko. Ale wiesz, że ty to przegrasz, naprawdę to przegrasz. Nie. Tylko jeżeli masz przegrać, to ale nie dlaczego? Zrzucaj go. Nie zrzucaj. Ale dlaczego ja się czuję właśnie wyśmienicie? Ej, stary. Ej, ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest zgodne z zasadami, za co on wymyślił? Odmarzają ci dłoń. Nie? Nie, trzymam go. Odmarzają mu dłonie. No dobra, może. Ej, co? Ej. Stary, ty nie możesz przegrać, ty, ale zobacz, bo ci ja odmarzną mam... dłonie. Słuchaj, ja mam rękawiczki i nawet ich nie zakładam. Wypadł z baru. Nie, jeżeli ty, stary, miałbyś przegrać przez to, że ci odmarzają dłonie, no to stary, bez jaj. No bo zimno. Bo to bez zimne. Jaj jest mega źle, czy tak właśnie, trochę? Bo zobacz. Ale on ma case'a, ja nie mam case'a. Zobacz, ja mam plastikowego case'a. On cały czas metalową cegłę trzyma. O, no. Gościu. Ej, nie, to ty masz gorzej, stary. Czyli co, jednak ja wygram. To ty masz stary. Gorzej, nie? Ej, nie, ale jest mega przypał, czy tylko trochę? No, ej, stary, no to jak ty 40 minut trzymasz takiego klucza, no bo ja się muszę nie dziwię, go trzymać za ekran, bo jest za zimny z tyłu. Ale jest, no jest. Jest, stary, ciężko. O nie! O nie! Ej, serio? A ja stawiałem, że to właśnie Sebastian wygra. No, co jest grane? Dobra, wracamy za chwilę. Dobra, ja
już nie będę tego trzymał. No bo ty, ale co? Ale ty w ogóle to by na tobie to nie robi wrażenia. Ale stary, no. Ale mi jest za zimno w rękę. No dobra, no to co z ja tego? Ja nie mam case'a. No okej, okay, nie masz case'a, no ale jakoś ty chyba radzisz. No nie, bo mi zimno cały czas i jeszcze wiatr obiewa. Ale to co chcesz zrobić? No ja kończę to era. Co? No nie, poczekaj, gościu, nie, stop. Stary, naprawdę już nie dasz rady? A? Stary, może ja dam ci rękawiczkę, może to coś ci pomoże. Nie, ja chcę do ciepełka. Ej, no nie, no co? Gdzie jest Abera? No nie ma tu Abery. Ty! Abera, chodź tu! Abera, kończę! Ej, stary, nie ma, jak go nie ma, to nie możesz skończyć. No nie, trzymaj to! Ziomek, chodź! Ej, co jest grane? Co się dzieje? Dobra, jesteś, wariacie, bo ej, co się dzieje? Jak Maciek ej, co się dzieje? On mówi, że jest za zimno i że się poddaje. Nie. Ty się, stary, poddajesz? Tak. A ile minut minęło, stary? Nie wiem. Które jest? To jest 57. No to, stary, 51 prawie minut. Godzina, tak. Ej, ale wyobraź sobie, 51 minut tak trzymać dłoń, kiedy jest minus 2 stopnie. Ale stary, ja tak samo trzymam tę dłoń. Ja tak samo trzymam. I tu właśnie ta zmrożona taka metalowa cegła. Nie, dobra, ale to co się dzieje teraz? Co się nie dzieje? Nie wiem, on ja mówi, że on to kończy. Ja chcę herbatkę. Ty, stary, kończ. Jaka herbatka? Kończysz czy nie kończysz? Tak. Co? Naprawdę? No. Stary, 500 to jest do. To jest 500 do przegrania. I telefon jeszcze stracisz, no nie? Stary, przecież jak ty tutaj zrzucisz. No patrz, jak tu jest dobra, wysoko. Ziom. No, powiedz mu cześć. Stary, no ale ty nawet nie mój telefon, no to ja mogę mu powiedzieć. No what? Co ty zrobiłeś? Co za gość? Przecież on jest jakiś odklejony w ogóle. Stary, przecież to jest z pięć. Nie, to naprawdę. Stary, on tam leży, widzisz go? O, gościu, on go normalnie rzucił w drzewo. Ty, poczekaj. Ej, stary, no to lecimy szybko na dół. Lecimy szybko na dół, zobaczyć, co tam w ogóle się stanęło. Ej, dobra, ziom, jestem mega ciekaw, co się stało z tym telefonem, bo on leży tutaj. Normalnie, słuchajcie. Ej, pokaż, rozbił się. Ej, stary, on jest git. No nie, poczekaj, co tu odstaje, to jest szybka? Ej, stary. To jest ekran. Stary, odstaje tu ekran, a to już tak było, czy nie? Ej, miałeś tak? Nie miałem. No nie gadaj, gościu, stary. Patrz to. Wow, to było, okay. Czy to nie było? Nie, tego na pewno nie było, ale stary, najstrzepiałem, że nie ustało ci tak ekran. Ej, słuchajcie, serio, chyba tej rysy nie było, a przynajmniej tak mi się wydaje, że nie było. Patrz, stary, jakie to jest wielkie stary, to nawet nie jest rysa, to jest po prostu pęknięty ekran. Tak, nie, no tak, ale grube. Naprawdę, tak samo słuchajcie tutaj, normalnie jest ekran, który się, no stary, odgiął. No patrz, on się nie, normalnie no to widać odgiął. Bardzo wyraźnie, że on odstaje, a nie powinno tak być, zobacz, go możesz tak jakby przytulić, nie? Co to się w ogóle stanęło z tym telefonem? I teraz, słuchajcie, można zobaczyć, jak wysoko to jest. No gościu, to jest naprawdę wysoko, weź stań, stary, przy tej kolumnie, popatrz, no naprawdę. Stary, tam jest, nie wiem, no z 5 metrów. Minimum. Pewno. A jeszcze, stary, ręka była, wiesz, wyżej niż stopy, więc... No zobacz. Stary, to już jest jakiś, no, z pół metra. Tutaj już jest z 2,5 Sebastian. Nie no, stary, to jest ponad 5 metrów. Jak to no, na bank. Grubo ponad 5 metrów. Na bank i on jeszcze tak to rozbujał, tak rzucił. On po prostu tak wziął i wziął. I stary, jest problem. On się nie chce, stary, włączyć. A może się rozładowała, stary, bateria? Ej, to jest też możliwe. A może nie. Się rozwalił? Patrz, działa, żyje. Była stary taka ładowarka, patrz. Ale już jej nie ma, czyli już się rozwalił, elo. O, widzisz? Dobra, ej, stary, żyje. Żyje jeszcze, ale żyje. Naprawdę, no tutaj to nie było, stary, fajne, że taka rysa i takie coś. Ty, ale słuchaj. Z tym nawet nie wrócisz do domu, musisz go stary nas naładować. No właśnie, no bo stary, no przecież on nie ma baterii. On nie ma baterii. W domu naładuje. Ej, ja cię kręcę, w każdym razie, słuchajcie, Maciek wygrywa 500, więc... Uratowałem twój telefon, tak, nie ma ale, za co. Ale uratował mój telefon, jest jakby spoko, ale ja teraz muszę jeszcze oddać 500 Maćkowi, jako że on wygrał. Napiszcie. Myśleliście, że Maciek wygra, ja myślałem, że Sebastian totalnie, on z takim pełnym luzem, słuchajcie, z brazylijskim luzem to trzymał, więc myślałem, że on wygra. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, ten czerwony guziczek klikajcie tam na dole i zaznaczajcie także dzwoneczek oraz wpadajcie na nasze Instagramy. Abra ety, Maciek Podłoga Zduńkowski, Sebastian Podłoga Kraus, wszystkie macie w opisie tego filmu. 50 minut to i tak dużo, bo jak ja trzymam tą kamerę, słuchajcie, to już mi odmarza ręka. Dobrego dzieńczka, eleczko i pół!